Witajcie kochani, przed nami 1 września, czas powrotu do szkół naszych dzieci. Myślę, że niektóre z Was teraz drżą z niepokoju, jak to będzie, jak dzieci sobie poradzą, jak Wy sobie poradzicie z dodatkowymi obowiązkami, jacy będą nauczyciele, którzy będą ich uczyć, kto będzie wychowawcą, kto będzie uczył języka polskiego, matematyki. Wiecie, wierzę w to, że Bóg czuwa nad każdym dzieckiem, że Bóg trzyma w swoich ramionach każde dziecko i że postawi na jego drodze najlepszych wychowawców i najlepszych nauczycieli. Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Niedawno w naszym kościele omawiany był temat czarów w kościele. Czary w kościele to rebelia, to bunt, to nieposłuszeństwo, to również manipulacja, kontrola. Ale gdy przyglądałam się temu tematowi, Duch Święty powiedział mi jeszcze o takich dwóch rzeczach, które również związane są z czarami, nie tylko w kościele. Mam na myśli oczarowanie i rozczarowanie. Obydwa te słowa mają w swoim rdzeniu słowo czar. Czar, czyli działanie siły przeciwnej Bogu, działanie diabelskie, działanie diabła, który zwodził, zwodzi, będzie zwodzić swoich ludzi po to, żeby ich okłamywać, po to, żeby pokazywać im niewłaściwy obraz rzeczy, niewłaściwy obraz drugiego człowieka, niewłaściwy obraz Kościoła, niewłaściwy obraz również Boga. I wiecie, ponieważ zbliża się początek roku szkolnego, to również odniosę to do naszych relacji z nauczycielami, które uczą nasze dzieci, waszych relacji. Sama jestem nauczycielem i wiem, jak to jest, że zawsze jesteśmy oceniani na początku roku szkolnego i chciałam was przestrzec przed takim oczarowaniem nauczycielem. Wiecie, często słyszę od ludzi, że zobaczyli raz człowieka albo dwa razy i uważają, że jest fantastyczny, wspaniały, cudowny. I bardzo często potem następuje jedno wielkie rozczarowanie. I jest też odwrotnie. Na początku właśnie są rozczarowani, a później jednak zmieniają zdanie. Rozczarowanie i oczarowanie nie pochodzą na pewno od Ducha Świętego ani od Boga. Nie mają z Nim nic wspólnego. Źródłem ich jest diabeł, który za wszelką cenę będzie chciał nas okłamać, oszukać i skierował swoje działa w ostatnich czasach przeciwko Kościołowi, przeciwko relacjom między ludźmi, przede wszystkim przeciwko relacjom w małżeństwie. I wiecie, najczęstszą przyczyną odejścia ludzi od Kościoła i rozwodu w małżeństwie jest właśnie rozczarowanie. Oczarowanie poprzedza rozczarowanie i jest grzechem. Dlaczego? Dlatego, że oczarowanie nie jest oparte na prawdzie Słowa Bożego, na prawdziwym obrazie człowieka, Kościoła i Boga, ale na jakimś zwiedzeniu diabelskim, naszym może marzeniu, naszym wyobrażeniu, naszym oczekiwaniu. W każdym razie na czymś, co nie ma nic wspólnego z prawdą. Oczarowanie drugim człowiekiem polega na tym, że patrzymy na niego przez różowe okulary, które całkowicie zaciemniają wady, natomiast wyolbrzymiają zalety, a pokazują nawet te, których nie ma. Jest to fałszywy, nieprawdziwy obraz drugiego człowieka. Możesz powiedzieć, no ale jak? Przecież dla Boga jesteśmy właśnie tacy wspaniali, cudowni. Oczywiście, że tak, dla Boga tacy jesteśmy, co nie znaczy, że Bóg nie wie i nie widzi naszych grzechów. Gdyby tak było, nie posłałby swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, żeby przelał za nas swoją krew. Bóg kocha nas miłością ogromną, ale choć nie pamięta naszych grzechów, wie o nich i widzi je.
Wiecie, oczarowanie jest takim zwiedzeniem bardzo niebezpiecznym, szczególnie w okresie narzeczeństwa, kiedy to jedna albo druga strona jest właśnie oczarowana swoim wybranym, tak bardzo go kocha, że nie widzi żadnych wad, a widzi właśnie same zalety. I choć inni mówią, przestrzegają, żeby się zastanowiła, gdy na przykład ta druga osoba ma poważny problem alkoholowy albo inny, żeby się zastanowiła, żeby przemyślała, to ona uważa, że po ślubie ta osoba się zmieni, że gdy się pobiorą, to po ślubie będzie już zupełnie inaczej, będzie jeszcze cudowniej, jeszcze wspanialej, bo takie ma właśnie niewłaściwe wyobrażenie, bo diabeł zwiódł ją i nie jest w stanie właściwie popatrzeć na tę drugą osobę. I wiecie, ta pułapka diabelska polega na tym, że o ile przed ślubem występuje właśnie takie oczarowanie, które polega na tym, że nie widać wad. Zresztą może i dobrze, bo gdyby wszyscy widzieli swoje wady, to któż by chciał się żenić? Ale to taki żart. Ale to oczarowanie mija już po ślubie, bardzo szybko po ślubie i zamienia się właśnie takie jedno wielkie rozczarowanie, które również jest zwiedzeniem diabelskim, które jest kłamstwem i oszustwem diabła, bo okazuje się, że wtedy właśnie widzimy wady wyolbrzymione. Widzimy nawet te rzeczy złe, których być może nie ma, albo są w jakimś takim minimalnym stopniu, ale jesteśmy rozczarowane tym drugim człowiekiem i po prostu bardzo często dochodzi do właśnie takich rozwodów. Wiecie, w Ewangelii świętego Jana, zachęcam do tego, żebyście sobie otworzyły na drugim rozdziale, XXIV-XXV wers. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Jezus nie był nikim ani oczarowany, ani rozczarowany. I zachęcam was do takich relacji. Jezus znał wszystkich, dlatego wiedział wszystko o człowieku i miał prawdziwy obraz tego człowieka. Nie pozwólcie na to, żeby ludzie byli wami oczarowani. A jeżeli w jakąś relację między wami wda się rozczarowanie, to róbcie wszystko, żeby zmienić ten stan rzeczy. Miejcie świadomość tego, że jest to pułapka diabelska. Wiecie, gdy wkrada się w jakąś relację rozczarowanie, to ta relacja nigdy już nie będzie szczera. Ta relacja nigdy nie będzie oparta na prawdziwej miłości. To zawsze będziemy czuć w naszych relacjach jakiś dyskomfort. Za bardzo rozmowa nie będzie się kleić. Dlatego jeżeli zobaczycie, że jesteście rozczarowani jakimś człowiekiem, osobą, poproście Ducha Świętego, żeby was uwolnił. Wyrzeknijcie się tego rozczarowania. Takie oczarowanie i rozczarowanie mogą dotyczyć również Kościoła, jego członków. Ktoś się przychodzi do Kościoła i diabeł wykrzywia jego obraz. Ta osoba widzi, że tylko same dobre rzeczy. Widzi, że ludzie są wspaniali, cudowni, że nie mają wad. I często słyszę takie zdanie, przed którym drżę, które uważam, że jest bardzo niebezpieczne. Ktoś mówi, że w tym kościele pociągnęli go ludzie. Wiecie, oczarowanie bardzo często polega na tym, że stawiamy człowieka wyżej niż Boga i robimy sobie taką ikonkę z takiego człowieka i gdy spadają nam te różowe okulary, to wtedy właśnie jesteśmy bardzo rozczarowani. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Często takie osoby niestety odchodzą z kościoła albo popadają w jakiś smutek, rozżalenie, zawód. I ta relacja też przestaje być taka właśnie szczera. Wiecie, musimy pamiętać o tym, że Kościół jest miejscem cudownym. Kościół jest ciałem Chrystusa, jest miejscem świętym, w którym Bóg nas postawił po to, żebyśmy Go uwielbiali, po to, żebyśmy oddawali Mu chwałę, ale też po to, żeby nas szlifować. Musimy pamiętać, że Kościół tworzą jednak ludzie, którzy są ciągle w procesie, którzy upodabniają się
upodabniają się do Jezusa i będziemy w tym procesie trwać przez całe życie. Wiecie, oczywiście mamy się kochać. Nawet w psalmie 16 psalmista mówi, że co do świętych, że są w tej ziemi, są wspaniali, są mą rozkoszą. Tak, ale ta miłość nie ma nic wspólnego z oczarowaniem. Jest to miłość, która wypływa z serca Boga, który kocha nas, tak jak już mówiłam, miłością bezgraniczną. Tylko Bóg może nas nauczyć prawdziwie kochać drugiego człowieka. Miłością Chrystusową, która zakrywa grzechy. Co to znaczy? To znaczy, że mamy świadomość, że druga osoba nie jest doskonała, ale nie opowiadamy o tych niedoskonałościach, o tych upadkach. I nie patrzymy na tę osobę właśnie przez te niedoskonałości, przez pryzmat tych niedoskonałości, tych grzechów, tych upadków, ale widzimy w niej osobę, za którą umarł Jezus. Widzimy w niej Jezusa. Jest to niesamowity dar Ducha Świętego, że będziemy patrzyli na drugich w Kościele, jak na tych, za których umarł Jezus i będziemy kochali ich miłością Chrystusową. I o to mamy zabiegać. Do tego mamy dążyć. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 1 wersie jest taka wskazówka o to, jak nas traktować jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Z szacunkiem, z miłością, ale miłością Chrystusową. Ostatnia płaszczyzna rozczarowania, o której chciałabym powiedzieć, to niestety rozczarowanie Bogiem, oczarowanie Bogiem i rozczarowanie Bogiem. Wiecie, bywa tak, że ktoś słyszy dobrą nowinę i osoba, która głosi Ewangelię, pokazuje niewłaściwy obraz Boga, niewłaściwy obraz życia, które będzie toczyło się po nawróceniu. I mówi takiej właśnie osobie, tej drugiej, której głosi Ewangelię, że gdy ona się nawróci, gdy przyjmie Jezusa do swojego serca, to jej życie będzie cudowne. To Bóg uleczy ją z każdej choroby, Bóg rozwiąże jej każdy problem. To w ogóle jej życie będzie zupełnie bez problemów. To nie będzie w ogóle działo się nic złego, ale będzie po prostu pasmo cudownych wydarzeń, które będą ją spotykać. I bardzo często ludzie, którzy się nawracają, wydaje się, że Bóg to czarodziej, który będzie spełniał wszystkie ich życzenia, prośby, zachcianki i będzie działał w naszym życiu tak, jak my to sobie wymyślimy, według naszego wyobrażenia, według naszego marzenia, naszej wizji. To oczywiście również diabelski obraz Boga. Tak nie jest. Bóg nas kocha miłością bezgraniczną i chce dla nas jak najlepiej. Chce, byśmy byli zdrowi, chce, byśmy żyli życiem szczęśliwym i spełnionym, ale nie dzieje się nigdy to od tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wiecie, w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, od 19 wersu jest mowa o tym, o uczniach z Emaus, którzy wracali z Jerozolimy po tym, jak Jezus został ukrzyżowany i spotykają Jezusa, zupełnie Go nie rozpoznają i mówią, że myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Myślę, że jest to też taki przykład oczarowania i rozczarowania. Ci uczniowie mieli trochę niewłaściwy obraz Jezusa. Myśleli, że Jezus uwolni ich od niewoli rzymskiej. Natomiast Jezus przyszedł po to, żeby uwolnić ich z niewoli grzechu. I gdy Jezus został zabity, myśleli, że to już koniec. I po prostu odeszli od swojego kościoła. Szli sobie, opuścili uczniów i Jerozolimę. I mieli to szczęście, że na swojej drodze spotkali Jezusa, ale nawet Go nie rozpoznali. Do tego właśnie prowadzi rozczarowanie. Możemy nie rozpoznawać Jezusa w drugim człowieku, możemy nie rozpoznawać Jezusa w Kościele. I możemy nawet nie rozpoznawać Jezusa wtedy, gdy będzie mówił do nas w naszym sercu. Wiecie, w języku polskim rozczarowanie ma... Synonimem tego słowa rozczarowanie jest zawód, rozgoryczenie, ale w języku greckim to pojęcie jest znacznie szersze. I uwaga, co ono oznacza? Rozczarowanie to kłamstwo, oszustwo, fałszerstwo,
podstęp, krzywda. A rozczarowywać to, oszukiwać, kłamać, zwodzić, udawać posłuszeństwo. I dlatego, gdy zgłębiłam, gdy przeczytałam o tym, jakie znaczenie ma słowo rozczarowanie w języku greckim, pomyślałam sobie, że ma ono wiele wspólnego z czarami w Kościele i z nieposłuszeństwem. Słuchajcie, zarówno czarowanie i rozczarowanie są grzechem. Nie są oparte na prawdzie Słowa Bożego, na prawdzie, którą mówi o nas Bóg. Dlatego wystrzegajmy się tego, dlatego uważajmy, by diabeł nie omamił nas, by diabeł nie zniewolił nas poprzez oczarowanie i poprzez rozczarowanie. Opierajmy nasze wyobrażenie o człowieku, nasze patrzenie na człowieka, na Boga, na Kościół, o prawdę Słowa Bożego, a nie o nasze wyobrażenie, nasze marzenie, nasze oczekiwania, bo one prowadzą właśnie do złych rzeczy. Teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Kochany Panie Jezu, przepraszam Cię za każdą sytuację w moim życiu, kiedy dałam się zwieść i kiedy dałam się oczarować, nie mając świadomości, że to diabelskie fałszerstwo, diabelskie kłamstwo. Ale przede wszystkim przepraszam Cię, Panie, za każdą sytuację, kiedy byłam rozczarowana drugim człowiekiem, kiedy byłam rozczarowana sobą, kiedy byłam rozczarowana Tobą, Panie, bo wydawało mi się, że będzie inaczej, a okazało się, że jest inaczej. Panie, przepraszam Cię za każdą taką sytuację. Wyznaję to jako swój grzech teraz, Boże, i przyjdź, Panie, teraz, żeby uleczyć każde serce, każdą osobę, która modli się ze mną, żeby uleczyć z każdego rozczarowania, z każdego złego wyobrażenia na temat drugiego człowieka, ale przede wszystkim na temat Ciebie, Panie. Panie, Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Potrzebujemy Cię, żebyś uczył nas, przestrzegał nas, żebyśmy nie byli tacy łatwowierni, nie dawali się otumanić, oszukać, ale żebyśmy właśnie budowali swoją relację z Tobą przede wszystkim, Panie, na prawdzie Słowa Bożego. A Słowo Boże jest takim wyznacznikiem, że jesteś Bogiem niesamowitym i pokazuje, jaki jesteś. Pokazuje, jaki jesteś naprawdę. Pokazuje też, jaki drugi człowiek jest naprawdę. Panie, wzbudzaj w naszych sercach miłość przedziwną do braci, do sióstr. Miłość nie opartą na oczarowaniu, ale miłość opartą na takiej Twojej miłości, na Twoim obrazie tego człowieka, na tym, jak Ty na niego patrzysz. Naucz nas, Duchu Święty, widzieć Ciebie w każdym człowieku, w każdym, którego stawiasz na naszej drodze i zakrywać grzechy, milczeć wtedy, gdy strasznie chcemy powiedzieć coś złego na temat drugiego człowieka. Panie, potrzebujemy Cię, przepraszamy Cię i wołamy, żebyś nas oczyścił, wołamy, żebyś nas odnowił nasze serce. Odwracamy się teraz od każdego rozczarowania, od każdego oczarowania. Chcemy żyć w duchu i w prawdzie, bo tylko Ty jesteś prawdą, Jezu, tylko Twoje Słowo jest prawdą. Dlatego będziemy szukać, chcemy szukać prawdy w Twoim Słowie, po to, żeby Cię uwielbiać, oddawać Tobie chwałę i kochać się naprawdę. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, przestrzegam, chciałam Was przestrzec, żebyście byli czujni, żebyście nie dali się tak łatwo oczarować, bo rozczarowanie jest bardzo bolesne, przykre i wprowadza taką destrukcję w każdą relację. Zachęcam Was do tego, żeby posyłać ten filmik dalej, żeby udostępniać. Może komuś będzie on potrzebny, nawet jeżeli Wam się nie podobał, czy jakoś tam Was nie dotknął. Dawajcie łapki w górę. Mimo wszystko przyczynicie się wtedy do głoszenia Ewangelii. Z Panem Bogiem. Do następnej soboty. Pa, pa.